Hello, hello! Dzisiaj sobie gramy w nasz ulubiony tryb, czyli Prop Hunt, Garry's Mod. Z tej strony Kapitan Blady, ze mną Admiral, Diabeł, Plaga i Paweł. Siemaneczko. Hey, oh, hello, hello. Dobra, Admiros, jak się schował? Ja cię kręcę, Admiros, Bogu. Nigdy nie znajdziecie Admirosa, tyle wam powiem. Ale nigdy. Widziałeś? Co? Paweł, co ci się stało? Patrzcie na Pawła. Co? Gdzie Pawła? Paweł się zmienił od ostatniego spotkania. Słuchaj, Paweł, gdzie jesteś? Gdzie jest Paweł, Plago? Zmieniam się. Chodzi sobie. Nie widzę go, pokaż go. Paweł, gdzie jesteś? Bo faktycznie, Paweł, wyglądasz inaczej. Wyglądasz inaczej? Paweł? Gdzie jest Paweł? Paweł, zobacz na Pawła. Paweł wygląda zniszczył inaczej. Zmienił się. Ale to zniszczał. Ale Plaga wygląda cały czas tak samo. I ewidentnie Plaga chce zrobić pogrom. Mówisz kominek? Plaga, ty głupi jesteś. Duża mapa, nie, żeby znać. Nie, nie ma gdzie jest to za kanapą? Pod kanapą? O, w kuchni? Mówi, przecież Admiros nie robi obiadu. Już podziemy. Jakby robił, to byś na pewno zauważył. Trzeba powiedzieć, bo to jest za duża mapa. Możemy powiedzieć, co masz dookoła siebie, Pararosie. Nie, no co ty? Plaga dopiero zaczęła szukać. W życiu go nie znajdzie. Zostaw go, zostaw, nic nie mów. No. Okay. W życiu nie znajdziesz tego. Co? Ty rzeczywiście, Paweł, wyglądasz. Myślisz, że poszedł odpłynąć? Ej, tam znowu jest Siurka z pistoletu. Widzicie Paweł Siurka? Ej, co ma być? Paweł znowu Siurka. Ej, przecież jego się zabić nie da. Co? Proszę cię. Patrz, ile razy już zabić dostał. Zabić siebie w domu może się nie da. Ojej! Widzisz? Paweł znowu się Siurka. Wy też strzelacie, wy zawsze strzelacie z Siurka. No Paweł, tak jest. Paweł! A, wyłączcie sobie te. Co? Modele. Włączcie raczej. No włączcie. No. Wyłączcie. A wyłączcie, żeby widać te. Którym tam się puszcza? Cień, no. Trzy. Jak to się mówi, YOLO! To jest problem. Bo puszczając tauta włączałem się. Włączasz tam, no. Bladie, musisz poprawić na serwerze. Dość problematyczne. Dobra, zaczynamy ostrą jazdę. Z tej strony kapitan wchodzi do akcji, dobra. Z tej strony kapitan wchodzi do akcji. Wchodzimy do akcji, ręce do góry. Kapitanie wchodzi do akcji. Ręce do góry, madafaka. Kapitan. Musimy zrobić to, co zawsze, czyli rozpierdzieć. Jestem zamknięty w burdelu i nie mogę stąd wyjść, nie mogę drzwi otworzyć. Jak w burdelu? Jakiś rozpierdziel, coś się wydarzyło. Burdel to my jesteśmy w innych porach. Burdel to jest w domu. To się znowu posągiem Pawłem. Posąg Paweł na tropie. Gdzie jest posąg Paweł na tropie? Ja tam. Co jest? To jestem ja. Co to ma być? Co tu się odwala? Nie wiem, gdzie jesteście w ogóle. Tak to. Proszę tu nie strzelać. Patrz na to. Halo, halo! Co tu się odprawia? Gdzie wy jesteście? Podejrzane! Czemu tam strzelacie? Nawet bardzo. Rzeczywiście. Podejrzany. Oj, pani. Nie ruszę. Dlaczego? Czy on tak dobrze udaje, czy to coś jest zbugowane? Bladie, czy mi się wydaje, czy ktoś coś ci przebiegło między nogami? Przebiegło pod między nogami, to chyba u ciebie w domu. Chyba coś ci przebiegło. To. Ja pierdzielę, jak to jest stałe, ty. Co się stało? To jest Paweł, nie może. Nie no, zdecamy się nad Tom! Zdecamy się nad Tom, jak to się nazywa, automatem. Nie zdecajcie się nad automatem, co on wam zrobił? No kurczę, obraził nas. Powiedział, że wyzwał nas od matek. Od matek? Od matek nas wyzwał. Proszę nie strzelać do automatów. Od matek nas wyzwał. Ja. Nikt się nie przebrał za automat, proszę odejść stąd. Ej, nie, no bez ja. Ej, kurde. Paweł, ale zadajemy ci jakiś damage, czy coś? Nie. Niezbyt, a co? No to się pobudzi. Dobra, to chyba nie jest Paweł. Możemy to nie jest Paweł. Ej, Jezus Maria! Ej, w ogóle tam się znęcają nad czymś. Paweł, zabijcie go! Zabijcie Pawła. Nie, ja tak słucham i tak wiesz, w ogóle gdzie indziej jestem. No dobra, to następnie. Mnie tam w ogóle nie było przecież. Patrz na to. Okay, następna runda. Ci jak zwykle zamiast szukać, to sobie szukają miejscówek. Ej, nie da się wyżej. Cały brat i Admiros. Myślimy po prostu nad ewentualną... Ej, a Admiros, a cofnij się tu jeszcze na chwilę. O? Ta. Stawiam, że Plaga sra. Idziecie czy coś? Świetna zabawa, nie? Idziecie, nie idziecie? Bo nie wiem, czy się mam bać, czy się nie mam bać. Ej, a jakby tak zmienić się w automat i wskoczyć tam? To by... Nie, ja mam lepiej. Ale czy ktoś mnie w końcu tutaj znajdzie? No nie, smutno mi jest. No szukamy cię cały czas, no. Nie mówię, że tak. A gdzie jest Diabeł? Diabeł. Czemu się drzwi w kiblu otwierają cały czas? A, nie powiem ci. Tam są niebezpieczne propy w środku. Plagusie. Propy? No. Pupy? Propy. To otwiera te drzwi.
Niebezpieczny półkrój są wśród... Dobrze! I te drzwi się jestem w zamkniętym pokoju. Nie, w takim zamkniętym pokoju. Ej, na którym się dawało tamty? F3. A, je się otwiera bez F, czyli bez wciskania E. Gdzieś jeszcze raz, czekaj, nie mówcie wszyscy. Na którym się daje tamty? F3. No. A. Paweł jest w kuchni. O kurde. Yeah. Albo i nie. W burdelu! Burdelu? Burdelu? Wow, albo tam. Ale była biesiada. Ja tu z wam zrobiłem biesiadę straszną, nie? I tak nic z tego nie wyszło. No cóż, czasami tak zdarza. Ej, no to są nieśmiertelne propy niektóre, strzelam do... No bo to są nieśmiertelne propy, to zostawię w spokoju. Siema, pyrrypyrrypyrrypyrrypyrrypy. Odkład na dyskotece. W ogóle nie jestem stołem. No kurczę, taki długi taunt był teraz, proszę was. Ile razy możesz dostać, stary? Teraz już się wystrzeliłem. Ja mam jeden HP, ziomek. Nie mam nikogo. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Czy był Kragus? Wiem. A, czym on nie był? O, chłopie. Tym byłeś Kragus? O, Paweł, świetna kryjówka. Mówisz? Jakaś podpowiedź. No, podoba mi się. Powiem wam, że Paweł jest bardzo malutkim przedmiotem, czyli w ogóle nas nie zaskoczył. I powiem wam, że jest w pokoju z telewizorem. O, pokój z telewizorem. Pokój z telewizorem. Duży jest pokój z telewizorem, także wiecie. Ja jeszcze puszczę nawet tamta. Paweł, 10 sekund zostało. To jest inny pokój z trochę. Mogłeś nam podpowiedzieć, co nie, a nie. Pokój z telewizorem, byśmy wiedzieli, gdzie to jest. No, w sypialni. O! No, byłeś w sypialni. A gdzie sypialnia? Jak nie są kulą. Na górze. Nie, to nie są. Ty nad miłym. Kula z przedania? Trochę stawo, dobra. Butelko, przewalę. Co jest? Gdzie jest Bladi, bo mieliśmy kryjówkę naszą. Ale dobra, nie, ja się tam schowam, ale ty mnie nie zdradzaj, dobra? Dobra, idę do ciebie. Ciekawe, co to za kryjówka. A, pomyślmy. Ja wiem, co to za kryjówka. Ej, ja mam też pomysł fajny. I tak was dopadniemy. Wygrano mam w kieszeni. Tak myślisz? W kieszeni to będziesz. Przychowałem? W kieszeni to będziesz miał zestaw naszych pocisków. Nie no, plaga, proszę, nie zdradzaj mojej miejscówki. Ja jestem szukającym, tak mam zdradzić twoją miejscówkę. Nie musisz zdradzać. Znaleźć, typie. No, nigdy mnie nie znajdziesz. Jestem to, najlepiej schowającym się osobą na świecie. Schowającym się? Jakby co, to nie zdradzaj mojej miejscówki, zobaczę, czy mnie znajdą. Dobrze. Tak się ukryłem. Pomyślmy. No poczekaj, stój! Już się widzę. No ale to poczekaj, no nie. No na co mam czekać, no. No czekaj, no. Stop. Co jest grane? Kwiatek! Braci! Krzesło! Ej, no jak? No i Kragus, to już byłem niezauważalny! Mogłeś dać panu Pawłowi mnie znaleźć, a nie strzelać mi od razu. No, totalnie. A tu stałeś tylko dwa strzały. Admiros, ty się przebrałeś? Malutkiego. Ja jestem na dworze, jak coś. Taką miałem doskonałą. Ale oszukiwałeś, bo pewnie podglądałeś mnie, gdzie się ostatnio chowałem. Tak, Plago? Jak mogłem cię podglądać? W innej drużynie. Ale byłeś wtedy, no tak, ale byłeś propem. Panie. No, byłem propem. Wow, ten diabeł szybko. Demon prędkości. Cia. Teraz, uciekaj, uchwalam się, zdradzam cię. O nie. Szybko, Admiro! Admiro się zamienił. Z jednego kwiatka w drugi kwiatek się zamienił, no ja pierdzielę. Ale my to dopiero byliśmy poszukiwaczami, co nie? Zrobiliśmy niedzą siekę, Admiro, ale pięknie to zrobiliśmy. Sieka? Co, szukamy teraz? Szukamy kolejnej kryjówki. Jest to dobry pomysł, Admirosku. Nie wiem, o co ci chodzi, on. No, Admiro, kurde. Szukajcie miejscówek, to szukajcie propów, no co dobra, to jest. Dobra, to jest słabe. Biegacie miejscówki, szukacie. Nie, to jest słabe teraz, to co się stało tutaj. Nie, no znasz nas, przecież my zawsze was szukamy. No. Bez jaj. Zaraz was poszukamy, tylko poczekajcie, że będziemy. Paweł na przykład szuka zawsze bez jaj. Bez jaj. Jak powiedział, przy bez jaj. Dobra, Admiro, chodź, rozejrzymy się trochę. Jo. Teraz się znaleźć, super. O, tutaj nigdy nikt nie zagląda, co nie? Pewno. No. Zaglądać to se możesz w domu. No, tu nikt nie wygląda. To jest dobre miejscówkę. Panie Deadpool, co tam w kuchni słychać? Ej, znalazł magazynek. Widzę, że panu chłodno. Pan Admiro znalazł magazynek. O,
RPG znalazłem, no nieźle. Ciekawe. RPG w magazynie. Panie Bólu, jakiś pies się przywołał. Ja pierdzielę. Coś jak magazyny? Serio RPG znalazł? Serio RPG znalazłeś? Gdzieś tu, patrz. Ulu. O, gdzie był magazynek taki. No fajnie jak ten magazynek, może przyznać. Dobry magazyn. No jak taki spoko. A co to jeszcze mam? Ja w ogóle nigdy tu chyba nie byłem. Zobaczę co tu jeszcze jest. Nic ciekawego. A ja byłeś tutaj? Właśnie pozytyw. Sypialnia ukryta. Patrz, łazienka jeszcze. No wiem, to jest łazienka. Masz tak. Aż tak daleko? O, znowu cię widzę. Cześć. No, masakra, tak daleko się wyczuwać? Dobrze wyglądasz przez okno. Co zrobiłeś? Wyglądasz jak przez okno. Panie Pulu, wyglądasz jak przez okno. Jeden. Tu jest najlepsze miejsce już to chyba. Mówisz? A tam nie wskoczysz, bo jest niewidzialność. Ale tu wskoczył. Nie, ja wskoczyłem ostatnio. A nie! Z tego się skacze. O co mi się patrzy? Widzisz? W ogóle rzucam się w oczy, czy nie? Nie. A co, Blady, ty się zamieniasz przez teraz w propa, czy co to ma być? Gdzie się zamienił? Taka sprawa, co nie? Dobra, poszukaj. Panie Pulu, proszę zostawić tego kwiatka. On nikomu nic nie zrobił. Czemu ty się na mnie patrzysz? Ja się czuję tutaj ostatecznie. Czemu się na mnie patrzysz? Ale nie patrzę na ciebie. O, gdzieś się poszedłem. No, może poszukajmy ich trochę. Może jednak. Prophunt. Prophunt to jest. No. To jest prophunt. Witam w korytarzu, pani Ciri. Korytarz? Pani Ciri. Gdzie pani idzie? No właśnie, pani Ciri. A było tak blisko. Panie Deadpool, proszę zostawić te krzesła. Nie, bo się dawali nam jakieś podpowiedzi. Proszę zostawić te krzesło, panie Deadpool. Czemu nie daje tego pani tutaj szuka, pani Ciri. Prawo, daj nam jakieś podpowiedzi. Może, ja cały czas z nimi rozmawiam. No, o, panie Bloody, proszę pomóc panu Deadpoolowi. Ja mam szukać, a nie szukać tych miejscówek, ziom. Ale ja Bloody, tracisz czas na szukanie miejscówek i później marudzisz. No nieprawda, cały czas pani szukałem. Ciri, proszę... Ja widzę, że tam Deadpool strasznie męczył krzesełka i widzę, że Bloody chciał tam pomóc, widzę, ale nie za bardzo jednak coś poszło. Moim zdaniem, Admiros, należy się poddać. Nie ma sensu ich szukać, bo nie znajdziemy po prostu. Poddajcie się, jesteście słabi. Nie ma sensu. Duch walki was silny dzisiaj widzę. No, dobra, powiem wam, że jestem na piętrze zero. Tu w budynku oczywiście. Zero. Piętro zero, ani nie pierwsze, ani dobra, nie Admiros, Fajrant, puszczaj muzę. Zrobimy sobie dni Fajrant. Dobra. Fajrancik już. Będę tańczył, patrz. Puszczaj muzy. No, o, na róże tańczy Real Siri, nie wiedziałem, że umiesz. Umiem, patrz. Panie Pulu. No nie zdać na róże. Nie wiem, czy tego po tobie. Na róże tańczy. Paweł, zaraz cię znajdę. Zaraz cię znajdę. Będę na dans? Nie mam pojęcia, może była. Właśnie, na kiełbasę, może Paweł się pojawi gdzieś. Na kiełbasę? Paweł, dają kiełbasę w kuchni. Kiełbasę w kuchni dają. Oj, patrz, kiełbasę rzucił. Deadpool rzucił kiełbasę mi. Ładnie, dziękuję. No nieźle. O nie. No nieźle, podobało. Pan Deadpool, panie Deadpoolu, proszę położyć tą kiełbasę na stole. Kiełbasę na stół proszę dać. Tak, nalegasz. Tą kiełbasę na stół, panie Deadpoolu, proszę dać z powrotem. To, na stół kiełbaska. Tak, na stół proszę dać. Starczy tych tańców. Paróweczka. Oj, tu rozleciała. Taka no witam. Upytowana nie, no panie jesteś Pulu. W którym korytarzu? A ja mówiłem, że jestem na pierwszym piętrze. Co to kurwa za nie mówiłeś teraz? No, panie... Na parterze w sensie, zero. Piętro zero. Panie Bloody, co pan tam kombinuje z tymi stołami, co? Kranie bardzo. Nie mam tego alternatywy. O, panie Admirosie, widzę pan w stół celuje. A ja widzę tutaj bardzo duży bałagan w kuchni. Ja wam dam podpowiedź. Ja wam. Słuchajcie, daję podpowiedź, zostało 5 sekund. Proszę mnie podlać. Ej, no przecież go przyruszałem wszystko. No. Czemu mnie nie podlejecie? Tylko było widać, że plaga jest stolikiem. Szkoda, że nie znalazłeś 3 sekundy pod koniec meczu. Nie? Ej, Paweł, czemu nie powiedziałeś, że jesteś na piętrze? A nie, no nie mówiliśmy przecież. Kurde, no musisz odpowiedzieć na jakim piętrze jesteś. No przynajmniej. W miejscu i... A, mogę się ruszyć, dobra. Straszyłem, że nie mogę. Ale ja cię słabo ukryłeś, panie Plagusie, ja cię kręcę. Tak, słabo się ukryłem, przetrwałem całe 3 minuty, jakbym miał podpowiedzi nie dawał, to byśmy w ogóle nie znalazł. Proszę cię, ja przecież nie słucham twoich podpowiedzi żadnej. O, no, w ogóle. O, nie. No. Od samego początku wiedziałem, że tam jesteś. A w ogóle diabeł mnie potrącił. Potrącił cię? No tak, przebiegł po mnie. Wydostać. Wy też przebiegaliście obok cały czas. Oho. W samym środku stałem. Sumy, bo super było. Propy. Dobra. Pupy? Czy ktoś jest automatem? Nie. Totalnie. Tak nie, wygląda, jakby ktoś planował automat, bo stoją krzywo. Panie automat, proszę wystąpić. Nie, one tam krzywo stały. Są dwa, to są szybciutko.
Automaty są zbugowane. Nie są zbugowane. Nie, nie, one są. Są. One źle stały, no. Strzelasz, że nic się nie dzieje. Od początku. Od początku źle stały, wiesz? Tak? No. Jesteś pewny? A panie Admirosie, proszę otworzyć. No to zostaw mnie, jestem tylko... Ej, nie może wyjść teraz, nie? Telewizorem? Ja nie widzę, więc... Bananem? O, tu. Krzesłem? Panika. Jakaś impreza na dole. Dance party. Dobra, umieraj. Zostaw mnie. Nie. Dance party. Nie. Ta smutna muzyczka. Co tu się dzieje? Tak, tak, zmarcia. Widziałem cię. Bo widać. Ojej, Paweł. Co tu się dzieje? Halo, halo. Ja was tutaj zaraz pocisnę. Para. Cicho. Parara. Czuję, że Blady się nie przebrał. Bądź tak. No nie. Nie. No nie wiem. Niemożliwe. Znowu? Tak działa. Dobra. Spróbuj się zmienić właśnie. Halo? Znowu się nie przebrał? Dokładnie. To nie zaśmiewa. Co ty? Daj mi ratuj dupę, póki możesz. Cicho. Co on robi tam? Czekaj. No to tak nie działa, to zamieniłeś najlepszy to model. Wyrzucam cię, to szkoda, jest moje szkoda, miejsce. Szkoda, że z tej samej firmy. Nie zorientują się, nie ma szans. Chociaż... Zmień się w to obok, w podwójne miejsce. O, może tak. Nie, nie mogę się w to obok. Możesz. Halo. Ale bardzo mogę. O cholera. Niezbyt. Daj, to jak się to zasłonić? Design. Coś tam kombinuje. Zasłonienie? Nie da się. O, szkoda. Ej, tak mówisz, ej, ja chciałem tylko skorzystać. Skorzystać? Słowo klucz. Słowo klucz, nic bardziej mylnego. Taka podpowiedź, Max. Słonia da się zasłonić, ale parawanu nie da się? Odkryć, no. Zaparawanić, no ale... Zaparawanić. A. Nie znasz się? Świetnie. Dobra, nigdy... Gdzie są parawany? Ej, no nie podpowiadajcie im, no bez przesady, to jest ten... Tak powiem, nie jestem... Jestem najmniejszym problemem, jakiego zobaczycie. Tak? No nie, tak. No jest dosyć małe XD. Małe XD? Poza tym, jak wejdziecie, to od razu zorientujecie się, że to jest to miejsce. Okej. Okay. Dobra, a proszę od razu nie zabijać w takim razie. W magazynie byliście tu już kiedyś? Tak, byliśmy. Nie, w magazynie nie byliśmy nigdy. Nie, jeszcze nigdy tam nie byłem. Nigdy w życiu. Czekaj, tam w ogóle nigdy nie zaraz, nawet na wcale tam go nie ma teraz. Czekajcie, gdzie my tu? O! Chyba ktoś tutaj był, wiecie? Nie, nikogo nie był. Magazyn jest jakiś? Gdzie jest magazyn? Co to jest? To jest to, co ja myślę? Nie, to nie jest to. Co to jest? To jest gdzieś indziej. Nie bądź głupcem, to nie jest tu. Nie, to nie to. Nie, tu nie ma innych przejść już. To jest jakieś, gdzieś coś jeszcze jest? Głupcu. Poważnie. Ja tu nie widzę innych przejść, nie? A, jest parawan. Nie widzi mnie. Mistrz budowlanki, powiedz mi, jak doszedłeś do takiego wniosku. Powiedz mi, mistrzu. Dwie osoby mogą wyrzucać jednocześnie. Ej, gdzie jest to przejście? Jak nie będę się ruszać, to mnie nie zauważy. Paweł, on jest... Ej, Paweł, zawołaj go, ej, nie, Plaga, zawołaj go do tego pokoju. Paweł, chodź na piętro, pokażę ci coś. Do pokoju go zawołaj. Na piętro? Na piętro, chodź i idź korytarzem do końca i w prawo. A powiem ci, że tutaj. Ciebie słabo widać, bo jesteś bardzo świetlony. Gdzie tutaj? Strzelam. No wiem. Użyjesz? Dobra, idę. Gdybyś się wspomniał o parowaniu, to pewnie bym mnie nie zauważył. O, tu, chodź. Nie, w ogóle by ci nie zauważył. Nie rzuca się nawet to. Chodź, Paweł, zobaczysz, czy się rzuca w oczy. Ej, ale nie, powiedz mu, żeby mnie spróbował odnaleźć. No? Serio? Chyba cię odnalazł. Gdzieś? Ej, to będzie tego daje. Akrakadabra! Nie! Czekajcie, otwórz drzwi! No, Paweł zblokował drzwi. No zblokuj. Umywalka na wolności! Nie. 3 sekundy! Zabić umywalkę! No wygrał, Drogi. Wygrał. Paweł drzwi zablokował. I nie mogliśmy uciec. No nie. Co jest? O, to jest dobre miejsce. Szaleństwo. To nie najlepsze. No, ale to było bardzo słabe. To było słabe. Nie. Ale się to było słabe. Ukrywszy się. No na pewno. Ukrywszy się? Rozwaliłem was. Jak to mówi Vladi? Człowiek zgłodniał. Aha. Tak mówił kiedyś. No. Tak mówił kiedyś, no. Pewnie tak było właśnie. To jest szum morza. Szum morza mówisz? To 3, 2, 1 i szukamy. Ready or not, here we go. Nie mogę się ruszyć. Come on.
O tak. Tup, 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 dużo tu jest jedzenia na przykład. Tu, tu, tu. Nie wiem, czy wie. Dobra. Dupa. Ej, Miro, coś wali obiad. Pokażę ci, jak się robi obiad. Patrz na to i ucz się. Tak się robi obiad. Jemy! Obiad! Jemy go obiad? Obiad! Szybko bierz wszystko i gotuj! Dobra. No, to kominka! Tak. Obiadem? Tak, słuchaj, tak to się taki robi. Wiesz, witam w kolejnym odcinku Gotuj z ekipą. Gotuj z ekipą! Co za parówka? Panik! Myk, 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 myk. Gdzie oni mogą być? Mam pyszne paróweczki. Co? Yeah. O, patrz, obiad gotowy, Admiros! Chłopaki, bo... Chodźcie za mną, chodźcie za mną na kuckach. Ja wiem, co lubi Paweł. Jak będziemy szli powoli, to on się kurwa skusi i tu przyjdzie. A, nic bo nie ja było. Się zablokowałem, o, nie? Na przykład. Tak jest Paweł powodzenia. Właśnie. Jestem zblokowany. Ej, Paweł. Paweł, kić, kić, tak? Kić. Już, kić, kić. Co się dzieje? Kiełbasa, a to nie, to kiełbasa? Paf, paf, paf. Kiełbasa, kiełbasa. Kiełbasa. On na pewno się spuści na kiełbasę, bo to jego ulubiony przysmak. Idę! Kiełbasa! To ulubiony przysmak Pawła! Nie zmieszczę się. Kiełbasa, hopsasa, to ulubiony przysmak Pawła, on się zawsze spuści na takie kiełbaskę. Darmowe, jak masz na imię Paweł, to dostaniesz darmową kiełbasę. Naprawdę! Promocja jedyna. Paweł, skuś się, to jest kiełbasa. Promocja. Na kiełbasę? To ja zawsze. Promocja, kiełbasa dla Pawła, tylko i wyłącznie jak masz na imię Paweł. Ty. Kiełbaska, spójrzcie się! Najlepsza kiełbasa w mieście! Nie ma Paweł, go! Paweł, pomóż mi! Paweł! Tup, tup, tup. Muszę być na górze. Gdzie jest kiełbasa? Chcę kiełbasę! Chodź za mną, Admirosz! Paweł! Ręce do góry! Chcę kiełbasem! Mocy! Darmowa kiełba dla Pawła. Paweł! Darmowa kiełba? Pomóż, bo jesteś zblokowany. A gdzie jesteś? Paweł! Jestem w kuchni, przy kuchni. A nie wiem, gdzie ty jesteś. Ciężko to jest wytłumaczyć. Ciężko to jest wytłumaczyć? Tu bazuka leżała. Jestem zblokowany. Nie ma. O, czyli zabrali. Podniosłeś chyba bazukę w takim razie. Tak, ja byłem tam zblokowaną paletą. Miros uratował moje mięsne życie. Tak, głupcu, daj mi nabrać. Paweł, dobra kina. Dobra, Admiros, strzelaj z bazuki, nie oszczędzaj amunicji. Masz bazukę? No. Paweł, obróć się trochę. Dobrze jest. Ej, masz amunicję? Chyba nie. Ile masz amunicji? Ej, wziąłem jakąś inną kulkę. Co to jest? To jest kulka. To jest jakiś listek. Nie, nie chcesz mieć. Proszę was, proszę was. To jest przedmiot kolekcjonerski. To jest kulka Pawła, tak zwana. Jaka kulka Pawła? To jest kula. Powalna. A co jeśli wam powiem, że właśnie tą kiełbasę zjadłem? Powalna. Powalna czy analna? Paweł wam zjadł kiełbasę. Powiemy ci, że kłamiesz. Zjadłem kiełbasem. To, żeby ona była za darmo, chociaż Mirosław, to musi być. Rozumiesz? Z pewnością mnie nie ma w kuchni. Mówisz tutaj? Na pewno go tam nie ma. Nie ma mnie. Jestem tam i go nie ma. Nie ma mnie tutaj. Nie ma. Deadpoola też tam nie ma. Dobra, to jest też mnie to nie ma. O. Wow. Długo jednak nie było. Płatną z głową himself. Ten nie zadziałał. Chwyt bazuka. Pawła tutaj nie ma, to jestem pewien. Dobra. Tak, tak, z pewnością. Zagrajmy ale ciepło zimno. Ale które piętro przynajmniej, panie Paweł? Dobra, ciepło zimno. Chłodno, chłodno. Ale które piętro? Ale komu mówisz chłodno? Które piętro? Jemu, Deadpoolowi. Deadpoolowi? Tam jest troszkę chłodno. Tam jest dość chłodno. Troszkę chłodno? No, tu się robi cieplej. Ej, ale powiecie, które piętro. Jest cieplej ogólnie. Ogólnie masz cieplej. O, jesteś, Prysie. Na zerze. O. No bo musicie mówić na czas, ciepło. Zostało wy na piętro, nie chcecie powiedzieć. Mówiłem ci piętro zero, to słuchaj, jo. No nie mówiłeś, mówiłeś, nie mówiłem piętro, na którym mówił, jesteś. Mówił. Dwa razy ci powiedziałem, które piętro. No teraz powiedziałem. Halo, zimno, tak, ciepło. Ciekawe. Jakby wyszliście wszyscy z tego piętra, więc... A nie, jest pies, dobrze, okej. Okay. Nie z piesem. Tylko diabeł sobie poszedł. To nie to piętro, jest w domu. Bardzo ciepło było obok tych tam ten diabeł. Koło kominka na pewno jest ciepło. Jest ciepło. Koło kominka jest ciepło. Nie, chodziło się. Tam jest bardzo zimno. Było cieplej tam, gdzie byłeś wcześniej. Tam wiesz? Robi kapusta. Wiesz? No diabeł? Nie. Ale on was podpuszcza, masakra, nie? Ale was podpuszcza. Tam było gorąco. Ło, jak ciepło. Nie. Wow! No, powiedziałeś, jak ciepło i od razu z czaju. Ty zmieniłeś miejsce, ja myślę, że jesteś gdzie indziej troszkę. Nie, nie. Tak, dwa metry w lewo. Nie zmieniam. Dobra, to co? Tak? Tyle czy? Jeszcze raz. To zobaczmy, co ostatnia tam runda? Dobrze, nie. Chodź za mną. Dobrze, teraz zniszczmy ich. Ale tam chyba się nie da, wiesz? Paweł, teraz chyba się no mercy, kurde. Po prostu. No mercy. Nie. Ej, a mam pomysł. Koniec zabawy. Teraz zostaniecie zniszczeni. Tak, że wybici. To nie uda się, w związku. Kurde, idź sobie stąd, nie, idź stąd. Ja tu się, idź do innego miejsca.
Nie no ziom, no zobacz, znajdą nas tutaj. Nie znajdą, no co ty, w życiu. Łódce, w życiu. Ej, co? Dziecko! Ej, uciekaj za tobą! Ej, patrz, tam automat ci ucieka! Automat ej, chciałem to na automat, więc zabij go! Spalę ci dom! A, gdzie jest ten automat? Co to jest? Był tu wcześniej, już go nie ma. Spalę, zaraz spal. W ogóle ten automat... Co ty? Nieśmiertelny jesteś? I my to, widzisz, plaga, my potrafimy się bawić, a nie, że tylko... Dawaj, następny, który tutaj? O czym ty mówisz w ogóle? O czym ty mówisz? Raros, admiros, panie admirosie, proszę się nie wygłupać. Ale gdzieś się schował. No jasne, automat był za gruby, żeby przez drzwi się zmieścił. Ale piekło. Zmieścił się jednak. No, no, wiesz co, ale powiem ci, że schudłeś, ale nie za dużo paradosie. Dobra, nie mówię. Schudłem, to ważne, że schudłem, co nie? Paros, Plagos też przeszedł sobie, hopsalala. Dobry. Lecie mi info, gdzie jest Paweł, bo chciałem się umieścić trochę. Nie, nie, nie przemieszczę się, zostań tu, on ci nie znajdzie, Plaga, zobacz tutaj. On dobra, się tak bawi, Paweł jest blisko, Paweł jest Paweł blisko. Się tak bawi, że stoi w miejscu, to teraz ty też stój w miejscu. Stój w dobra, miejscu. Dobra. Nie. No, nie ma. No, Paweł się też tak teraz bawi, że stoi w miejscu, to ty też tak będziesz teraz. Ej, to jest pytanie, dobra, sypialnie, w sypialni są trzy kraty browarów, to jest... co tu robi taki karton zepsuty? Zepsuł się. Panie, to ja wykażę. A, cześć, admirasz. Nie, to się nie ja. Transformacja! O nie. Dobra. Szybko! Zabij go! Spuść w kibelku! Spuść się w kibelku! Pa, pa, pa. Mm. Nie mam stąd wyjścia! Daj go! No dobra, myślę, że w tym akcentem możemy zakończyć dzisiejszą przygodę. Elo, elo! Trzymać się! Elo, elo, na razie!